Siema, z tej strony Seba, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na kanale i pojawiły się kolejne screeny z dodatku Zachodnie Bałkany, czyli kolejnego dodatku mapowego do Euro Truck Simulator 2. Wszystkie 10 zostały dodane w najnowszym poście, do którego link znajdziecie w opisie. Jeśli chodzi o te zdjęcia, możecie je również w tym filmie wszystkie zobaczyć. Dodatkowo jeśli chodzi o sam post, to tutaj jest pewna zabawa od SS Software w typu zgadnij gdzie jesteśmy, także nie będę tutaj mówił skąd te dane tereny są, z jakich krajów, miejsc czy coś w tym stylu. Jeśli sami znaleźliście, ewentualnie kojarzycie dane miejsca, bo możliwe, że w rzeczywistości tam byliście, to dajcie znać o tym w komentarzu. Natomiast jeśli chodzi o te zdjęcia, to nieco tutaj trochę o nich opowiem. Bo tak, no na pierwszym zdjęciu można zobaczyć tereny, które są mniej więcej gotowe, choć nie wszystkie takie wyglądają z tych wszystkich 10 terenów. To na przykład na pierwszym zdjęciu wygląda to na teren, który jest już mniej więcej zrobiony, jak nie w ogóle już w całości. Wygląda bardzo fajnie, fajna tekstura na drodze, te takie podniszczenia, pęknięcia. W tle też fajnie widać te co niektóre budynki, jakiś sklepik. W ogóle bardzo fajne miejsce do przejechania się tak powoli ze swoim ciężarówką i z jakimś tam ładunkiem. Na drugim zdjęciu można zobaczyć przejście graniczne, bo oczywiście takie będą tam normalnie występować. No i pewnie dosyć często po podróży po tych terenach no, będziemy musieli spotkać się z taką kontrolą. Bardzo będzie ciekawe jak wykombinują to, żeby to tak wszystko pomieścić też na dosyć małych terenach. Także bardzo zastanawiające, ale w tym przypadku widać, że dosyć fajne przejście się szykuje. I widać też podział na osobówki, autobusy, no i na ciężarówki. Jednak właśnie, przechodząc już do trzeciego zdjęcia, można zobaczyć taki przykład miejsca, gdzie po części wydawałoby się, że jest mniej więcej gotowe, na przykład patrząc na te specjalne budynki, jakie zostały przygotowane dla tego dodatku. Tak jednak patrząc na tą drogę, gdzie brakuje w ogóle i oznakowania poziomego i pionowego, no widać, że nie bez powodu mamy dopisek Work in Progress, ponieważ te tereny wymagają jeszcze sporo czasu do całkowitego ukończenia, jeszcze sporo roboty tutaj jest. Ale jak widać po tych właśnie specjalnych budynkach, co nieco już tutaj porobili progresu. Nie jest to dziwne, ponieważ bardzo szybko chcą ukończyć ten dodatek i szybko go wydać, ale na chwilę obecną ciężko oficjalnie mówić i potwierdzać, kiedy oficjalnie wyjdzie ten dodatek. Natomiast przechodząc dalej, na czwartym zdjęciu kolejny taki teren, gdzie niby część została już zrobiona, ale brakuje tutaj co niektórych innych detali, jak na przykład znaki pionowe. Na piątym zdjęciu akurat już takie znaki występują i wydaje się, że ten teren już jest w większości ukończony. Na szóstym zdjęciu teren, gdzie w części też się wydaje zrobiony, w części nie. Bardzo fajnie tutaj też widać tą różnicę przy teksturach tej drogi, przynajmniej na tym wiadukcie, bo ta poniżej raczej nie będzie przez nas używana, więc raczej już nie będzie tam dopiększana. Ale sam widok na to tło, na to miasto wygląda naprawdę bardzo, bardzo fajnie. Na siódmym zdjęciu powrót do innej lokalnej drogi, ale też takiej trochę podniszczonej. Coś podobnego mamy na kolejnym ósmym zdjęciu. Naprawdę bardzo ładnie wyglądają takie scenerie, choć na pewno lepiej by to wyglądało, jakby jeszcze można było odczuć wrażenie z tej drogi, która faktycznie jest trochę podniszczona. Na przedostatnim zdjęciu widać też teren, który jest mniej więcej ukończony, ale brakuje tu pewnych detali, w tym pewnie znaków pionowych przede wszystkim. No i na ostatnim zdjęciu dosyć tematycznie w tle widzimy marinę, no i ciężarówka dostarcza kolejny jacht, więc jak widać w tym dodatku też oczywiście tego typu ładunki i tego typu miejsca też normalnie znajdziemy. No jeśli chodzi o te 10 zdjęć, to tyle, ale pamiętajcie jeszcze o tej zabawie od SS Software. Jeśli znaleźliście rzeczywiste lokalizacje z tych screenów, no to możecie się pochwalić o tym w komentarzu, a nawet jeśli gdzieś byliście i kojarzycie dane miejsca, no to tym bardziej. Natomiast jeśli chodzi o ten odcinek, to by było na tyle. A więc dzięki za oglądanie, zachęcam do oceny do filmu, skomentowania go, do udostępnienia, zapraszam na Twittera i Discorda, dziękuję wszystkim wspierającym, jak i również zachęcam do wsparcia kanału i widzimy się w kolejnych filmach, więc trzymajcie się. No i cześć.